Cześć wszystkim, tu Asia. Witaj na moim kanale Joanna Jamrozik. Zasubskrybuj mój kanał, jak jeszcze tego nie robisz. Tutaj znajdziesz wiele ciekawych i przydatnych filmów na temat stylizacji paznokci. A dzisiaj będę uczyć się razem z Wami bardzo modnego zdobienia w tym roku. To zdobienie będę robić pierwszy raz z Wami i aby było trudniej, to zrobię je trochę innymi produktami. Wykonam zdobienie, które najładniej i najwygodniej wykonuje się akwarelami, ale że ja takich farb w domu nie mam, to wykonam to zdobienie farbami akrylowymi. Zobaczymy, czy mi się uda. Zapraszam do oglądania. Do wykonania zdobienia będą potrzebne jasne lakiery hybrydowe na bazę, farby akrylowe, woda i jakiś papierek lub podstawka, na który wyłożymy sobie farby oraz pędzelki. Ja użyłam akurat pędzle, którymi na co dzień wykonuję zdobienia hybrydami lub żelami. Produkty, które użyłam w tym filmie, standardowo wszystkie wypiszę Wam w opisie pod filmem, więc Was tam serdecznie odsyłam. Zaczynam od pierwszego zdobienia. Nabieram na pędzelek odrobinkę zielonej farby i maluję łodygę, na której będą się znajdować liście. Następnie rozwadniam odrobinę farby wodą i tak bardzo wodnistą farbą, albo raczej wodą, która jest zabarwiona farbą, maluję listki. Po namalowaniu listków osuszam pędzelek o chusteczkę i zbieram nadmiar wody z każdego listka. I dzięki temu na brzegach listków mamy zaschniętą farbę, a na środku lekko zabarwione. Wydaje mi się, że zdobienie wyszło bardzo skromne, jakoś tak pusto na tym wzorniku, więc domaluję jeszcze dwie takie gałązki i pokrywam całe zdobienie topem o błyszczącym wykończeniu. Listki wyszły mi całkiem ładnie, ale nie takiego efektu oczekiwałam, więc zrobię jeszcze jedno zdobienie. W tym zdobieniu zrobię białą bazę pod zdobienie, bo w pierwszej propozycji była zdecydowanie za ciemna i zdobienie straciło na swoim uroku. Tym razem namaluję kwiatki, może mi się uda je trochę lepiej namalować, ale żeby zdobienie było spójne i bogate, namaluję jeszcze czarną farbą w losowych miejscach takie przecinające się i falujące linie. Spróbuję teraz trochę innej metody. Nabieram na pędzelek odrobinę farby, nakładam ją w miejscu, gdzie mają się znajdować kwiatki, wycieram pędzelek i wodą staram się rozmyć płatki. Osuszam pędzelek i zbieram nadmiar wody, ale jak możecie zauważyć, efekt otrzymałam identyczny jak w pierwszej propozycji, a chcę uzyskać trochę inny. Przechodzę teraz do niebieskiej farby i zauważyłam, że robię dokładnie ten sam błąd, co w przypadku czerwonej farby. I już wiem, w czym robię źle. Cały czas nakładam farbę na parę listków naraz i zanim przejdę do ich rozmycia, to farba już zdążyła mi zaschnąć. Chcę bardzo szybko zrobić to zdobienie, chcę się pośpieszyć, chcę, żeby to zdobienie trwało jak najkrócej, ale teraz już właśnie wiem, że w tym zdobieniu nie wolno się absolutnie śpieszyć. Tutaj trzeba wszystko wykonywać powoli, zdecydowaną ręką i już wiem, gdzie jest błąd. Każdy płatek z osobna trzeba zacząć i go kończyć malować. Nie możemy zajmować się kilkoma płatkami naraz, tylko musimy zająć się jednym płatkiem, zacząć i go skończyć,
Potem malujemy kolejny płatek i tak każdy płatek z osobna. Teraz będziecie mogli zobaczyć, jak prawidłowo powinno się zrobić taki płatek. Nakładam odrobinę farby w miejscu, w którym ma się znajdować kwiatek, biorę pędzelek nasączony wodą i rozmywam płatek na taką wielkość, jaką chcę. Osuszam pędzelek, zbieram nadmiar wody, ponownie osuszam pędzelek, no i tą odrobiną farby, która znajduje się na pędzelku, staram się rozmyć brzeg płatka tak, żeby był aż niewidoczny. I powtarzam tą czynność tyle razy, ile chcę, żeby się płatku znajdowało na moim. Jak możecie zauważyć, zmyłam te płatki, które mi się wcześniej nie udały, ponieważ nie takiego efektu oczekiwałam. Teraz każdy płatek właśnie staram się zrobić od samego początku do końca, czyli nakładam odrobinę farby w miejscu, gdzie ma się nasz płatek zaczynać, rozmywam farbę na taką wielkość, jaką oczekuję, odsączam pędzelek z wody i z nadmiaru koloru, no i ten płatek rozmywam dalej, tak żeby stawał się coraz bardziej niewidoczny i powtarzam tę czynność z każdym moim nieudanym płatkiem, no i teraz możecie zauważyć, że już to zdobienie wygląda tak, jak powinno. Na sam koniec jeszcze domaluję kwiatuszkom listki i robię je akurat taką samą metodą jak w pierwszej propozycji, bo uważam, że tak wyglądają i prezentują się najlepiej. No i oczywiście na sam koniec zdobienie pokrywam topem o błyszczącym wykończeniu i utwardzam go w lampie. I tak prezentuje się skończone zdobienie. Mam nadzieję, że nauka razem ze mną Tobie się spodobała. Jeżeli tak, to daj kciuk do góry oraz napisz mi w komentarzu, czy mam robić więcej filmów takiego typu. Podsumowując całe zdobienie, musimy wykonywać je na bardzo jasnym tle, najlepiej białym. Oraz każdy płatek wykonujemy osobno i pośpiech na pewno przy tym zdobieniu nie jest wskazany, ale też nie radzę wykonywać go za wolno. Więc życzę Ci dużo wyobraźni, udanej i przyjemnej nauki. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!